Gmina Stary Sącz stara się o środki na budowę peronu obok dworca Park and Ride. Zlokalizowany w Starym Sączu dworzec przesiadkowy miał zachęcić kierowców do pozostawienia samochodów i korzystania z komunikacji miejskiej. Chętnych jak na razie niewielu, stąd pomysł na budowę peronu i opcja przesiadki na pociąg. W momencie budowy to było brane pod uwagę. Wtedy analizowaliśmy rozwiązanie Park and Ride'u, w jakim on będzie systemie działał. Miał działać w systemie kładka, przejście do pieszych po prostu po, powiedzmy, chodniku, który zostanie wybudowany w stronę centrum miasta. Drugi element właśnie był peron przy powiedzmy wiadukcie, który miał być komunikacyjny z Park and Ride'em. To jest bodajże 100 parę metrów do przejścia. Stary Sącz już teraz przygotowuje się do tej inwestycji. Gmina pozyskała część tych terenów, które są przy drodze i powiedzmy w tym kierunku najbliższej alokacji środków europejskich będziemy się starać o to, żeby ten obszar skomunikować z Park and Ride'em. Na razie nie wiadomo, kiedy peron będzie gotowy, choć jak zaznacza wiceburmistrz, jeszcze w tej perspektywie środków unijnych, czyli do 2027 roku. Tymczasem PKP, Polskie Linie Kolejowe, podpisały umowę na budowę dwóch przystanków kolejowych w sądeckich dzielnicach Dąbrówka i Gorzków. Nowe przystanki zostaną zlokalizowane obok dużych sądeckich przedsiębiorstw Fakro oraz Dako. Nowy peron w Dąbrówce będzie gotowy pod koniec przyszłego roku. Na budowę przystanku Nowy Sącz Gorzków prowadzone jest obecnie postępowanie przetargowe.